Dzień dobry, to znowu my, wasi ulubieni redaktorzy. Witamy was serdecznie z naszego pięknego, zielonego studia. Cześć, które specjalnie dla was przygotowaliśmy. Witamy was po raz kolejny. Dzisiaj przygotowaliśmy dla was zapowiedź. Cały czas w niezmiennym składzie Maciej Foltyn, Jakub Pożarycki. Do tej pory graliśmy cały czas na wyjeździe, krzątaliśmy się po różnego rodzaju miejscach w trakcie tych nagrywek, ale w końcu możemy to oficjalnie powiedzieć. Jesteśmy w domu. Gramy u siebie, witamy was z naszego studia bez barier. Maćku, czy chciałbyś coś o tym studiu powiedzieć? Wiem, że spędziłeś tu ostatnio dużo czasu, żeby to wszystko tak ładnie przygotować. Tak, o to nam chodzi, żebyśmy mieli, tak jak powiedziałeś, swój dom, swoje miejsce, gdzie będziemy te nagrywki prowadzić. Studio będziemy cały czas rozwijać, cały czas będziemy chcieli dodawać nowe elementy. Studio powstało przede wszystkim dla was, abyście przyjemnie spędzali z nami czas, aby to wszystko było miłe dla oka. Tak więc nie przedłużajmy już. Bardzo się cieszymy z tego, że gramy u siebie, tak jak tu powiedziałeś. Koniec z meczami wyjazdowymi. No i co? Zaczynajmy. Lecimy. Zanim przejdziemy do zapowiedzi kolejki, zanim będziemy przedstawiać wam mecze, jakie odbędą się w przystanku Opolnica, chcielibyśmy wspomnieć i chcielibyśmy wam powiedzieć o akcji, którą zainaugurowaliśmy w minioną sobotę na stadionie w Bystrzycy podczas meczu klasy okręgowej wrocławskiej, w którym to Burza Bystrzyca mierzyła się z Błyskiem Kuźniczysko. Mecz ten odbywał się pod hasłem Stadiony bez barier. No i byliśmy tam w liczbie około 35-40 osób, żeby wspierać obie drużyny. Były eskortowane przez zawodników różnych sekcji futsalu bez barier na boisko. Pierwsze podanie w tym meczu wykonała nasza zawodniczka, bramkarka Zosia Swoboda. Przez cały mecz gorący doping dla obu drużyn od naszych wspaniałych zawodników. No i z pewnością będziemy tą akcję kontynuować, także jeżeli jesteście działaczami, jeżeli jesteście, macie swoje kluby piłkarskie w niższych ligach piłkarskich, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. No i z pewnością ten futsal bez barier na waszych boiskach się pojawi i tutaj te mecze pod hasłem Stadiony bez barier mogą się cały czas u was odbywać. Działamy też pod hashtagiem Hale bez barier, więc gdyby ktoś chciał pojawić się na rozgrywkach naszej ekstraklasy futsalu bez barier, właśnie promując to, że te wszystkie hale, nasze rozgrywki są otwarte dla wszystkich, to również zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu. W pierwszym meczu piątej kolejki ekstraklasy futsalu bez barier DB Zamek Opolnica, więc gospodarz tej kolejki zmierzy się z Psonitim Jarosław. DB Zamek Opolnica jest zdecydowanym faworytem tego spotkania, ale w szeregach Psonitim Jarosław niesamowity, wybitny wręcz obrońca Jacek Kowal, pseudonim Pazdan, który wygrał głosowanie na zawodnika kolejki. No i drodzy Państwo, tam było 500, ja wczoraj przygotowywałem grafikę do tego, 524 oddane głosy na Jacka Kowala z Psonitim Jarosław. Maćku, czy Jacek Kowal będzie w stanie zatrzymać Opolnicę? Myślę, że tak, że będzie w stanie zatrzymać. Nie wiem na jak długo, ale na pewno od początku postawi trudne warunki, bo wiem, że Marek Stanny już tym razem przyjedzie w pełnym składzie. Na pewno będzie to mecz taki, w którym ta Opolnica będzie chciała już się tak rozegrać na dobre, wskoczyć na wysokie obroty. Nie zapominajmy o tym, że jest to też Opolnica jest gospodarzem tego turnieju i na pewno w tym pierwszym meczu będzie chciała pokazać się z jak najlepszej strony, ponieważ będą zaproszeni goście przez trenera Marka Stannego i będzie chciał pokazać, jak dobrą robotę wykonuje, bo przecież jako mistrz Polski to robi świetną robotę. Ta drużyna gra naprawdę dobrze, gra widowiskowo i drużyna z Jarosławia będzie musiała tutaj nieść się na wyżyny, żeby stawiać jak najdłużej opór drużynie z Opolnicy, bo ja tutaj w tym meczu nie przewiduję żadnego innego rezultatu, jak po prostu zwycięstwo Zamku Opolnicy. Tak, no i zobaczymy, czy Jacek Kowal udowodni tą swoją wysoką formę, którą pokazał w kolejce poprzedniej, która odbywała się w Kielcach. Trzymamy kciuki oczywiście za Psonitim Jarosław, żeby ten mecz dostarczył nam po prostu jak najwięcej sportowych emocji. A nie zapominajmy o tym, że my bardzo lubimy się mylić. Im więcej razy my się pomylimy, tym lepiej dla naszych rozgrywek, tym jest bardziej ciekawiej, więc być może tutaj również się pomylimy i drużyna z Jarosławia jednak ten mecz wygra. W drugim spotkaniu sekcja bez barek WKS Śląsk Futsal Wrocław zmierzy się z MKS siódemką Ruda Śląska. W pierwszym meczu 4-1 dla Śląska. Mecz pod absolutną kontrolą. Od początku do końca, Maćku, tam prowadziliście grę, dominowaliście nad Rudą Śląską i pewnie zwyciężyliście 4-1.
Tutaj prośba od Bartka Mizińskiego, żebym zadał Ci takie pytanie i oczywiście to pytanie Ci przekażę. Czy na myśl o tym spotkaniu robi Ci się ciepło troszeczkę, cytując oczywiście klasyka, no i patrząc przez pryzmat tego, jak wyglądała siódemka Rudy Śląska w ostatnim meczu w hicie kolejki, który zwyciężyli z dogadanką KKN Kielce 2-0. Powiem szczerze tak, bardzo robi mi się ciepło. Jestem przerażony tym, że musimy to spotkanie rozegrać. Nie wiem, jak sobie poradzimy. Nie wiem, czy jest szansa, nie wiem, oddać walkovera takie spotkanie, czy po prostu już przyznać punkty Rudzie Śląskiej. Możemy takie coś zrobić. Bardzo proszę, ja nie chciałbym chodzić na to spotkanie. Znaczy, na pewno jest taka możliwość, ale to będziemy za kuluarami wszystko ustawić. No właśnie, gdzie? Proszę cię, Bartek, teraz prosto do ciebie. Bartek, czy my się boimy? Czy sekcja bez barier WKS Śląsk Futsal Wrocław kiedyś się czegoś bała? Nigdy. Nawet najtrudniejsze spotkanie nie stanowi dla nas żadną przeszkodę, więc przyjemnością, z największą chęcią wyjdziemy na to spotkanie, pokażemy charakter, pokażemy pazur, tym bardziej, że nasza ambicja została delikatnie ostatnio nadszarpnięta i chcemy wyjść, walczyć i wygrać przede wszystkim spotkanie z MKS siódemką, więc Bartku, to raczej Ty nie powinieneś spać spokojnie, powinieneś zlać się potem, zimnym potem, z nerwów i zastanawiać się, co tutaj zrobić, żeby nas pokonać. Tak więc my śpimy spokojnie, robimy swoje, trenujemy, no i w tym spotkaniu przewidujemy co? Gładkie, łatwe zwycięstwo kogo? Sekcji bez barier WKS Śląsk Futsal Wrocław. Tak, mówiłeś tutaj o tym zimnym pocie i tak dalej. Ja mam taki pomysł, z racji tego, że Bartek ostatnio napadł w studio po meczu z dogadanką KKN Kielce i wylał na mnie zimny kubeł, no wody, może nie wiadro, ale butelkę wody. Ja mam taki pomysł do Bartka. Bartku, czy akceptujesz wyzwanie, jeżeli sekcja bez barier WKS Śląsk Futsal Wrocław pokona w przyszłej kolejce MKS 7 Ruda Śląska, to ja lub Maciej Foltyn zrewanżujemy się po prostu za to i zostaniesz oblany kubłem zimnej wody. Ale wiadrem, duży. Wiadrem, duży wiadrem. Umowa stoi, mi się jak najbardziej podoba, tak więc czas na ten pojedynek. Bartek! I w trzecim spotkaniu dogadanka KKN Kielce podejmie Tarnowski Klub Kibica Niepełnosprawnego Jaskółki. W pierwszym meczu dogadanka zwyciężyła 8-0. No i ta dogadanka raz po raz potwierdza te swoje wysokie w tym sezonie aspiracje. Jednakże w ostatnim meczu, w tym hicie kolejki, w którym przegrali 0-2 z MKS 7 Ruda Śląska, gdzie myślę spodziewali się tam zdobycia jakichkolwiek punktów. Jak myślisz, Paśku, czy ten mecz i ta przegrana dogadanki z 7 Ruda Śląska może w jakiś sposób wpłynąć na postawę dogadanki? Między innymi mówię tu o tym, że gdzieś zaburzona zostanie ich pewność siebie i Jaskółki będą mogły to wykorzystać. Każda porażka dla każdego trenera, dla każdej drużyny to jest taki delikatny policzek i w tym momencie, kiedy my bardzo mocno chwaliliśmy drużynę z Kielc, cały czas w superlatywach przedstawialiśmy, no to nagle drużyna urosła i po takiej porażce, tym bardziej gdzieś z bezpośrednim rywalem w walce o strefę medalową, na pewno mogła drużynę zaboleć i jedynie może wpłynąć to w sposób bardzo motywujący na ten zespół, no bo znamy aspiracje, nie jest to drużyna, która przegra i teraz wpadnie w jakiś dołek. Widać po Facebooku, widać po tym, co publikują, że cały czas trenują, cały czas w szerokim składzie, więc jedynie co to trener może mieć teraz ból głowy, kogo tak naprawdę zabrać na tą kolejkę, no bo myślę, że wszystkich nie jest w stanie zapakować na ten wyjazd. No i kochani, u nas jak zawsze bardzo dużo się dzieje, nastąpiła nagła zmiana uczestnika dzisiejszego studio. Maćka zastąpił Ariel. Witamy serdecznie, Ariel Piliński, zawodnik sekcji bez barier WKS Śląsk Futsal Wrocław. I to Ariel pomoże nam dzisiaj przy tej zapowiedzi, także zachęćmy go wielkimi brawami. Teraz jak siedzicie przed ekranami telefonów, smartfonów czy laptopów, wielkie brawa dla Ariela i lecimy z dalszą zapowiedzią przystanku Opolnicy. Kolejne spotkanie to SKL Legia Warszawa kontra sekcja futsalu klubu gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego. Legio, zaskocz nas, tak powiedział nieobecny już dzisiaj Maciej Foltyn podczas ostatniej zapowiedzi przed meczem Legionistów. No i mówiąc w żargonie takim piłkarskim, futsalowym, zatrybiło, bo Legia spakowała do torby 6 punktów, wsiadła do autobusu i z przystanku Kielce odjechała z 6 punktami, wygrywając między innymi z Opolnicą 5-3. Jak myślisz, Ariel, czy Legioniści
będą kontynuować swoją dobrą pasję i włączą się do walki o najwyższe cele, czy to jednak sekcja futsalu klubu gdyńskiego kibica niepełnosprawnego? Chyba jednak Legia. Myślę, że Legia. No teraz mieli taką pakę całkiem mocną, ale sekcja futsalu klubu gdyńskiego kibica niepełnosprawnego, masz tam kilku przyjaciół chyba w tej drużynie. Teraz kibicuję. Tak, a jakbyś mógł obstawić wynik? 3-1. 3-1 dla? Legii. I tego się trzymajmy, aczkolwiek trzymamy też kciuki oczywiście za sekcję futsalu klubu gdyńskiego kibica niepełnosprawnego. Może tym razem oni nas zaskoczą. Po tym spotkaniu, jak zawsze, czeka nas sympatyczna przerwa obiadowa. Ariel, smakują ci obiady podczas ekstraklasy futsalu? Gdzie był najlepszy? W Lubawie. W Lubawie. I jakbyś mógł sobie zażyczyć jakieś danie obiadowe teraz w tej kolejce, to co by to miało być? Kebab? Kebab. Kebaba jeszcze nie było, ne? Jeszcze kebaba nie było, ale Witek jak u was nas słyszy, także jak usłyszał kebab, to może te kebaby do nas dojadą. A może ktoś, jakaś firma, która się zajmuje produkcją kebabów, też to usłyszy i będzie chciała z nami współpracować, to oczywiście serdecznie do tego zapraszamy. Ale wołowinka czy kurczak? Kurczak. Kurczakiem. Sos? Mieszany. Mieszany. No i w piątym meczu czeka nas wielki rewanż poprzedniego hitu kolejki. Dogadanka KKM Kielce zmierzy się z MKS siódemką Ruda Śląska. W pierwszym meczu siódemka zwyciężyła 2-0. Tutaj mamy przecieki od Bartka Mizińskiego, od trenera siódemki, że może, to nie jest jeszcze potwierdzone, ale może zabraknąć ich najlepszego zawodnika Adama Siemińskiego, który zmaga się z problemami mięśniowymi. No i jak myślisz, Ariel, czy brak Adama Siemińskiego może wpłynąć na to spotkanie i może dać szansę Dogadance Kielce? Tak. Jakiego meczu się spodziewasz? Bardzo wyrównanego. No, to ten pierwszy mecz też był wyrównany, ten 2-0. Komu kibicujesz? Dogadance. Dogadance? Dogadance. To ile będzie? Jaki będzie wynik? No, 2-1. A masz w Dogadance jakichś kolegów? Cubera. Cubera Dawida, tak? Dawid Cuber, tak. No dla mnie to jest jeden z lepszych zawodników. Tak, tym, nie wiem, czy się zgadzasz ze mną, ale też tutaj od Macieja Foltyna mam informację, że być może będzie powołanie na kadrę Polski dla Dawida. Czy na powołanie? Nie. Też ostatnio nie odeszło. Chciałbym być. No to zobaczymy, może, się uda. Może się uda. Że dogadanka KKM Kielce, MKS 7, Ruda Śląska, na pewno czeka nas wyrównane, jak Karel powiedział, spotkanie. Tak. Myślę, że dogadanka będzie chciała się zrewanżować, bo jeżeli ten mecz wygra, to jeszcze na pewno włączy się do walki o Mistrzostwo Polski. A że nasze studio lubi zmiany, jak Państwo może zwrócili uwagę, albo nie zwrócili uwagi, to pojawiły nam się nowe kubki. Federacja Kibiców Niepełnosprawnych, a Ariel też pięknie tutaj obrócił. Pozdrawiamy serdecznie. Nie jest pusty ten kubek, nie jest pusty, to nie jest ustawka, to jest normalnie woda, a ma kapkę. Federacja Kibiców Niepełnosprawnych, którą tutaj z tego miejsca, z naszego studia serdecznie pozdrawiamy. Ariel też uczestniczył o tym, o czym mówiliśmy z Maciejem na samym początku, w tych stadionach bez barier. Na meczu Burza Bystrzyca, Błysku, Zniczysko. Ariel, jak Ci się ten mecz podobał? No pierwsza połowa była fajna, na drugiej coś tu zabrakło. Komu kibicowałeś? Burzy. Burzy kibicowałeś. No, ale wychodziłem ten. Z Błyskiem wychodziłem. Tak? Z Błyskiem wychodziłeś? No. No ja chciałem bardzo być z Tobą i nie przyszedłeś koło mnie. Nie, ja byłem z drugiej strony, nie wiedziałem, co jest. No widzisz, dlatego na mnie poszło, wszystko jasne jest. No i w kolejnym spotkaniu, szóstym już meczu, Sonny Team Jarosław zmierzy się z sekcją futsalu klubu gdyńskiego kibica niepełnosprawnego. No tutaj Sonny zawodnik kolejki Jacek Kowal, zwany Michałem Pazdanem też, bo jest ekstraklasy futsalu bez barier. Tak, został wybrany. 524 głosy. A ty, Ariel, na kogo głosowałeś? Na Władzia. Na Władzia? Władzia, oczywiście, że na Władzia. Władziowi, jak mówiłem, że nie wygrał tego głosowania, że tam jednak troszeczkę mu zabrakło w głowie, troszeczkę. Nie możemy się jakoś skupić, nie wiem, skąd tych kibiców dalej wybierają. No, nie wiem, ale raczej... No się tak spinamy i... No miał 500 głosów, to jest bardzo dużo. Powiem Ci, 1100 reakcji pod postem było, to już bardzo... 1100 reakcji? 1100 reakcji. Widzę. Bardzo dużo. Bardzo dużo. No i Michał Pazdan, Nie macie tam polubień już. No też koło ponad 1100. O kurze, dużo. A ty polubiłeś, stronę futsalu bez barier? Tak, dawno. Proszę o subskrypcję jak futsalu bez barier. Sonny Team Jarosław futsal zmierzy się z sekcją futsalu klubu gdyńskiego kibica niepełnosprawnego z Gdyni. W tabeli obie drużyny mają po 6 punktów, czyli jest to ten mecz gdzieś tam na dole tej tabeli. Jak Ariel myślisz? Jarosław z Gdynią. Jarosław z Gdynią. Jak myślisz, kto wygra w tym spotkaniu? Gdynia. Będziesz trzymał kciuki do Gdyni? Tak, Gdynia. Gdynia. No Gdynia musi się przełamać. Ostatnio słaba kolejka, 0 punktów, dużo straconych bramek. A my z Arielem trzymamy za nich kciuki, tak, bo lubimy tą drużynę. Mają kibiców. Kibiców, właśnie o tym mają nie powiedzieć. Kibiców mają dobrych. Kibiców mają dobrych, mamy jeżdżą z nimi, także... Mamy jeżdżą. Także tam jest cały czas młyn na trybunach, dużo się dzieje.
kolejnym spotkaniu, przedostatnim już sekcja Betbarrier, bo KS Śląsk Futsal Wrocław mierzy się z tarnowskimi jaskółkami. Ariel, nieobecny byłeś na ostatniej kolejce, tak. Teraz wracasz. 6 punktów dla Śląska w tej kolejce, tak. Wygracie obydwa mecze. Ja się zdniemy z nowego. A jak twoja forma? No, tak sobie. Myślisz, że sprawię wam zagrożenie? Debiutant? Nie? Nie, raczej nie. Ale nie zlekceważycie. Nie zlekceważymy na pewno. Nie ma co lekceważyć. Nie ma co lekceważyć. Nie. Pomagać zawsze swoje. Pewnie, że tak. Fair play, duchem walki. Tak. Jak mi to kiedyś trener powiedział mój, że fair play jest wtedy, kiedy możesz wygrać mecz 8-0, a wygrywasz 9, bo nie odpuszczasz, tylko cały czas walczysz, tak, o kolejne bramki. Tak, miałem więcej szczęścia. Tak jest. Stary, masz jakąś bramkę już w tej kolejce? Nie, jeszcze nie strzeliłeś? No to teraz trzymamy za to kciuki, proszę Państwa, żeby Ariel z debiutancką bramką w tej kolejce, może w meczu z tarnowskimi jaskółkami. I w ostatnim spotkaniu na zamknięcie piątej kolejki Ekstraklasy Futsalu Bez Barier DPS Zamek Opolnica zmierzy się z SKN-em Legią Warszawa. W poprzedniej kolejce wielkie zaskoczenie, Legia zwyciężyła 5-3 z Zamkiem Opolnica. No i Ariel, jak myślisz, teraz Opolnica dokona rewanżu? Dokona rewanżu. Grają u siebie. Grają u siebie, tak. Też duża przewaga ich, myślę, że może przyjść dużo kibiców też. Opolnica czy Legia? Opolnica. A jakbyś miał dokładny wynik obstawić? Jak? 5-0. 5-0, aż tak? Aż tak? To musisz chyba wrócić, Ariel, na naszym YouTubie, odpalić sobie skrót tego meczu z ostatniej kolejki i zobaczyć, jak Legia naprawdę dobrze wyglądała. Tak? Naprawdę dobrze zagrali. No to może nie, to może być... Zależy też pewnie to, co mnie pytałeś przed chwilą za kulisami też, no. Jaki przyjadą w składzie, nie? Bo to jest ważne. Mamy nadzieję, że Legia przyjedzie w składzie kompletnym, bo chcemy, żeby nam ta ekstraklasa się rozwijała i żeby tych drużyn było coraz więcej, także liczymy na dobre spotkanie. Też spotkanie DPS Zamek Opolnica, SKN Legia Warszawa. Spodziewamy się wielkich emocji, spodziewamy się tego, że Opolnica będzie chciała wziąć rewanż na Legii, ale też spodziewamy się tego, że Legia z pewnością nie odpuści. I zostawi na boisku całe serducho. Całe serducho, to wiesz, że ja całe serducho. Zawsze, nie? Każdy mecz, wszyscy 100% dają siebie. Tak jest. Wszyscy. No i myślę, że jeżeli dadzą i przyjadą w pełnym składzie, to mogą znowu sprawić niespodziankę. Tak, tak. Czekamy na wielkie starcie, tutaj też dla układu tabeli i dla jakby tych większych emocji w Ekstraklasie. No to fajnie jakby Legia wygrała, ale nie możemy być za Legią, bo jesteśmy cały czas obiektywni, także trzymamy kciuki za dobre spotkanie, za dobre widowisko, a na parkiecie po prostu wygra lepszy. Razem z Arielem w imieniu całego ruchu Futsal Bez Barier zapraszamy oczywiście do śledzenia naszych portali na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, na YouTubie, do zostawienia subskrypcji. Przypominam, na podsumowaniu kolejki, które było na żywo, powiedziałem, że jak będzie 100 subskrypcji, lecimy z konkursem i tego się trzymamy, to wam obiecałem. Także jeżeli jeszcze 3 subskrypcje dojdą i będzie okrągła setka tych subskrypcji na YouTubie, to lecimy z grubym konkursem. Ariel zasubskrybował, proszę Państwa, jak Ariel subskrybuje nasz kanał, to wy też musicie to zrobić. Tak, Ariel? Tak. Tak jest, serdecznie zapraszamy, dziękujemy, że jesteście z nami, bo dziękujemy. Dla was to wszystko robimy. I też tak jak tutaj Ariel nam się dzisiaj pojawił w naszym studio, teraz to studio mamy i będziemy to studio rozwijać. Myślę, że tutaj wielu z was się przez to studio przewinie i będziecie tutaj do naszego studia zapraszani. Ariel, tak. Podoba ci się tutaj? Bardzo podoba się. No i elegancko, o to chodzi. No i gdzieś tam między wierszami użyliśmy też takich słów, już delikatnie to zapowiedzieliśmy, ale tylko i wyłącznie przypominamy, oficjalna informacja teraz jest taka, że we wrześniu drugie zgrupowanie reprezentacji Polski w Futsalu Bez Barier. Jak widzicie, za nami piękne koszulki, koszulka bramkarska, koszulka wyjazdowa, domowa, no i tu koszulka treningowa reprezentacji Polski w Futsalu Bez Barier. Już niedługo, bo 22 września w Lubawie drugie zgrupowanie reprezentacji Polski, 3-dniowe zgrupowanie, tym razem piątek, sobota i niedziela, także też zapraszamy do tego, żebyście cały czas z nami byli, bo dużo informacji będziemy wam przekazywać odnośnie tego zgrupowania. Pojawi się też wiele nowych rzeczy, których na pewno się nie spodziewacie, także bądźcie z nami i cały czas śledźcie nasze profile. To już jest koniec, proszę Państwa, dziękujemy, że byliście jak zawsze z nami. Mała zmiana nastąpiła kubków, zmiana uczestnika naszego studia Bez Barier, ale cieszymy się bardzo z tego. Ariel zadebiutował w studiu Bez Barier, mówi, że mu się podobało. Także i wielkie. I widzimy się już niedługo, przystanek Opolnica w Ząbkowicach Śląskich, Oskir w Ząbkowicach Śląskich. Jeżeli nie możecie być z nami tam na żywo, to zapraszamy oczywiście na naszego YouTube'a, gdzie będzie transmisja, profesjonalna transmisja na żywo z całym studiem, więc bądźcie z nami. Bardzo. Na pewno będzie się dużo działo. Ariel jeszcze oficjalnie zaprosi. Kończymy. Z
serdecznie zapraszamy na turniej w Zorkowicach. Będzie dużo emocji, fajnie będzie. Zapraszam serdecznie, Ariel. Wielkie dzięki. Nie ma do zobaczenia. Do zobaczenia.